zawiedza koszmar. Poluje na nas pod osłoną nocy. I tylko Wiedźmin może wybudzić nas z tego koszmaru. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Wykonamy sobie misję fabularną Pogłos. Udajemy się na cmentarz, gdzie mamy się spotkać z Regisem. Okej, już jesteśmy na miejscu. Udało nam się odkryć szybką podróż. O kurde. Jeszcze te... Parę chałtrypy. Krętne. Jeszcze jeden? Ajajajajaj. Aj, wierzga. Zdziczały krzak. Dobra. Chyba spokój. Możemy przystąpić do zadania. Regis! Zaraza, zamknięte. Na pewno nie pomyliłem miejsca. To musi być tutaj. Gdzieś tu musi być inne wejście. Wiesz co, tu mamy jaskinię, więc... Znajdź wejście do krypty. Tu mamy jaskinię, więc... Zaraz ją spróbujemy otworzyć. Ale myślę, że nie jest zamknięta, więc... O cholera, miałem tam zaskoczyć. Trochę ryzyko. O, shit. Pokaż, co umiesz. Pod cmentarzem miał ze dwie. No tak. Nie będę dopytywał, co miały jeść. Każdy wie, o co chodzi. Dobra. Czekajcie, tędy nie przejdziemy. Zawsze mi się ten przycisk skoku wymienia. Nie działa mi. Okej. Umówiłem się z wampirem na cmentarzu. Może być większy banał? Nawet jeśli jest, to rzeczywiście żaden nie przychodzi mi do głowy. Przynajmniej drzwi mogłeś zostawić otwarte. Wysoko sobie cenię moją prywatność. Wolałem, żeby nie dostali się tu jacyś niepożądani goście. A ty cóż, wiedziałem, że i tak sobie poradzisz. Fakt. Muszę znaleźć twojego przyjaciela i liczę, że mi pomożesz. Zrobię, co w mojej mocy. Jednak nie chodzi o to, co ty musisz, tylko czy Detlaf chce. Jeżeli nie chce, nigdy go nie odnajdziesz i to właściwie zamyka dyskusję. Musi być jakiś sposób. Nie wykryjesz wampira swoimi zmysłami, nie działa na nas magia dywinacyjna, nic nie da użycie nawet najbardziej dokładnego megaskopu. A to może pomóc? Skąd to masz? Jedną z ofiar bestii znaleziono w zakolu rzeki.
Przy pociętym trupie znalazłem 3 dłonie. Ta z pierścieniem na palcu wydała mi się nie pasować do reszty. Poza tym interesowała się nią Brooksa. Co jest? Co mu się dzieje? To ręka Detlafa. Nie ma wątpliwości. Nada się. Nie mógłbyś po prostu przywołać Detlafa? Jesteście wampirami wyższymi. Na pewno macie swoje sposoby. Jeśli mam być z tobą zupełnie szczery, to rzeczywiście jest jedna metoda, ale uwierz mi, że nie chcemy jej stosować. To ostateczność. Ostateczność? Czemu? Jest istota, która ma moc potrzebną, aby przywołać Detlafa, niejako zmusić go, by stawił się w danym miejscu. Ale samo dostanie się do niej, nawiązanie kontaktu, to jak balansowanie na cienkiej linie nad przepaścią, w której płynie lawa. To zagrażałoby nie tylko mnie, ale też tobie. A takiego ryzyka nie chcę podejmować. Proszę, zróbmy po mojemu. Będzie szybciej i łatwiej. Intryguje mnie ten pierścień. Nie jest wykonany z żadnego znanego mi metalu. No i te zdobienia... Pochodzi z domu, tego, w którym żyliśmy przed koniunkcją sfer. Swego czasu podarował mi go mój stary przyjaciel. Można powiedzieć, że był humanistą. Uważał, że my, wampiry, jesteśmy tu gośćmi. A jako goście powinniśmy szanować gospodarzy, czyli was, ludzi. Czyli nie zjadać nas, nie traktować jak bydło. Właśnie. Dlatego któregoś dnia podarowałem go z kolei Detlafowi, żeby pamiętał o idei, którą przekazał mi mój stary druh. Co chcesz zrobić z tą ręką? Słyszałeś o teorii Covinariusa, o zachowaniu pamięci w tkankach? Czekaj, coś mi świta. Czytałem o tym w Alchemia Oblitera. W Kermoren mieliśmy jeden egzemplarz, strasznie zniszczony. Ale o ile pamiętam, Covinarius nigdy tego nie udowodnił. Udowodnił. Tyle, że nie zdążył opublikować. Ale pisywał do mnie, byliśmy przyjaciółmi. Stąd wiem, że ukończył badania i przeprowadził pierwsze testy. Nie wgłębiając się w skomplikowane szczegóły, to możliwe. Dzięki dowolnemu fragmentowi tkanki da się odtworzyć to, czego doświadczyło całe ciało. Jak to działa? Potrzeba jakiejś specjalnej aparatury? Trzeba sporządzić specjalną miksturę. Covinarius nadał jej malowniczą nazwę Pogłos. Po spożyciu wpada się w trans, zbliżony do narkotycznego. Przywołuje on wydarzenia związane z silnymi emocjami, w których uczestniczyła dana osoba. Obrazowo rzecz ujmując, to tak, jakby ci się przyśniły fragmenty czyjegoś życia. Czyli jest szansa, że zobaczymy, co robił Detlaf, zanim stracił rękę. Owszem. Liczę też na to, że dzięki pogłosowi dowiemy się, gdzie Detlaf ma kryjówkę. Covinarius poświęcił pół życia na udowadnianie swojej teorii. Domyślam się, że przygotowanie pogłosu nie będzie proste. Dobrze się domyślasz. Oprócz tkanki Detlafa potrzebujemy silnego stymulantu ośrodka wzroku. Trucizny, która uwrażliwia na wizję. No to mamy do wyboru kilka składników. Niestety wszystkie są dość rzadkie. Mógłby to być gruczoł mamuna, ale te najbliżej widziałem w zimie. Nadałaby się też ślina wichta plamistego, ale one wyginęły ponad 100 lat temu. Albo oczy kobolda, ale koboldy są rozumne. Nie chciałbym żadnemu wyłupiać oczu. Nie mamy zbyt dużo czasu na dywagacje. Pozwolę sobie skorzystać z pomocy. Ciekawe, co to? Co będzie tym składnikiem? Może ten archeotyp? Jak
dobrze pamiętam. Co to było? Kruk. Dosyć pospolicie występują na tej szerokości geograficznej. Bardzo inteligentne ptaki. Poprosiłem go, żeby poszukał stworzeń, które wymieniłeś. Może któreś akurat żyje w okolicy. Stado kruków dowie się o tym szybciej niż jeden wiedźmin. Oczywiście z całym szacunkiem dla twoich możliwości, przyjacielu. Chwilę im to zajmie, więc... Może skusisz się na szklaneczkę mandragory? Nie mam ochoty na te twoje wynalazki. Dobrze pamiętam, jak ludzie mówili po nich rzeczy, których nie chcieli nikomu opowiadać. Czyżbyś miał coś na sumieniu, Geralcie z Rivii? Powiadają, że prawdę ukrywają tylko ci, którzy się jej wstydzą. Nie podbieraj mnie, dobrze? Skorzystam z okazji i się zdrzemnę. Czujny jak zawsze, niemal jak wampir. Jesteś pewien, że podczas próby trafnie dodają wam kilku naszych genów? Nic mi o tym nie wiadomo. Masz coś dla mnie? Miałeś rację. W okolicy nie ma żadnych koboldów ani mamunów. Mówiłem. Pozwól mi skończyć. Okazuje się, że jest jeden wicht plamisty. Żyje w opuszczonej posiadłości w lasach Karoberty. Niemożliwe. Wiedźmini wybili je wszystkie co do jednego, zanim się urodziłem. W takim razie będziesz musiał zweryfikować swoją wiedzę na temat wichtów plamistych, bo temu jakoś udało się przeżyć. Pamiętam, że z domem, w którym się zażył, była związana jakaś opowieść. Miejscowi uważają to miejsce za przeklęte. Może dlatego wicht tam przetrwał, nie niepokojony przez nikogo. Wiesz coś więcej o tej klątwie? Nie pamiętam. Nie przykładam wagi do takich rzeczy. Ktoś opowiadał mi to jako anegdotę. Zastanów się. Może pamiętasz coś jeszcze? To może okazać się ważne. Wiem, że chodziło o głód. Chociaż nie, może o pazerność. W każdym razie wygląda na to, że ktoś został za coś ukarany. Jak to w klątwach zwykle bywa. Pamiętam tylko istotne rzeczy. To, co może mi się przydać. Reszta to zaśmiecanie umysłu. Nad czym się zastanawiasz? Czy przedstawiciel gatunku, który dawno wyginął, i klątwa... To przypadek, czy te dwie rzeczy mają jakiś związek? A, więc zawodowa ciekawość. Osobiście nie mam nic przeciwko temu, byś zgłębił tę zagadkę. Ale pamiętaj, proszę, że to, czego potrzebujemy, to ślina wichta. Nic poza tym. Wichty rzadko żyją w lasach i opuszczonych ludzkich siedzibach. Raczej na pustyniach czy starych cmentarzyskach. Do czego zmierzasz? Może jednak to wcale nie wicht plamisty. Może twój pomocnik się pomylił? Nie sądzę. Kruki to wyjątkowo mądre stworzenia i mają dobrze rozwinięty zmysł obserwacji. I cóż takiego zaobserwował? Wyobraź sobie, że wokół posiadłości pełno jest łyżek. Łyżek? Daruj sobie to spojrzenie. To nie ja tam byłem. Może wichty plamiste są zbieraczami? A może jest to związane z klątwą? Proponuję, żebyś zaczął przygotowywać miksturę, a ja zdobędę ślinę wichta. Używaj jej do swoich wywarów. Myślisz, że sprzeda ci trochę śliny? W ostateczności przyniosę ci jego ślinianki. Powinny wystarczyć. Przez chwilę wyobraziłem sobie, jak przekonujesz wichta, żeby napluł ci do kubka. To była bardzo frywolna wizja, ale ślinianki wystarczą. W takim razie do zobaczenia. Do zobaczenia. No, to ja biorę się za wertowanie ksiąg. Ksiąg? Myślałem, że będziesz ważył miksturę.
Potrzebujemy jeszcze jednego składnika, którego zdobycie może okazać się dość karkołomne. Dlatego mam nadzieję znaleźć zamiennik. Rozumiem. Powodzenia. Tobie też, przyjacielu. Dobra, odszukaj siedzibę Wichta. Opcjonalne odczyty w bestiariuszu informacji na temat Wichta zbierającego łyżki. Jestem ciekawy, czy on w ogóle tutaj w tej naszej bazie istnieje. Trupojady. Wicht. Mówi się, że martwi lubują się w ciszy. Nie wiem jak martwi, ale wichty na pewno. Wrażliwe na znak akcji i olej przeciwko trupojadom. Kiedy jednak zakłóci się ich spokój, ażeby to zrobić, wystarczy wejść na terytorium, które wicht uznał za swoje. Wichty zmieniają się w niebezpiecznych przeciwników i chociaż są samotnikami, to potrafią przywoływać na pomoc inne potwory. Wicht plamisty. Czekajcie, no to zmienię to zadanie. No to kurczę, przecież przeczytałem w bestiariuszu na temat Wichta. Banshee. Aha, wicht plamisty, przepraszam. Najlepiej uchroni nas przed wichtem plamistym spokój i cisza. Fragment rozprawy na temat wichta plamistego pióra Roderika Gilligana, przepraszam bardzo. Wrażliwy na znaki Irden i Igni. Wicht plamisty to przedstawiciel wytępionego przez Wiedźminów podgatunku wichtów. Jest większy od swoich pobratymców, a swoją nazwę zawdzięcza plamom i wybroczynom na skórze. Wicht plamisty gnieździ się najczęściej na zapomnianych cmentarzyskach i pustyniach, rzadziej w opuszczonych ludzkich domostwach, a jego pasją jest sporządzanie wywarów na bazie własnych wydzieliny. Dobra. Kawałek stąd, 600 metrów. Myślę, że... Może mam w tym płotka. Okej, szukajmy tego wichta. Kurczę, dosyć taka tutaj mroczna jest, ciemno. 7:18. Może być ciekawie, naprawdę. Czekajcie, najlepiej to jak przejdziemy na przełaj, chociaż tutaj możemy odkryć znacznik szybkiej podróży. Można troszkę ułatwić sprawę. Co tam się dzieje? Co tam się dzieje? Właśnie. Chociaż niepotrzebnie rozpoczynam kolejne zadanie. Bandaże, gdzie ja spakowałem bandaże? Jemu już się raczej nie przydadzą. Co? Ale... Zaraz, przed chwilą jeszcze oddychał. Po prostu się wykrwawił. Złamana noga i przerwana tętnica udowa. Przy takiej ranie śmierć to kwestia paru chwil. Bogowie! Co tu się właściwie stało? Ja jechałem sobie tędy z towarem, kiedy nagle usłyszałem jakieś krzyki. Ten tu, czołgał się do drogi i potem stracił przytomność. Zeskoczyłem z kozła, żeby go opatrzyć. I wtedy na szczęście pojawiliście się wy. Wstań.
i odsuń się od niego. Ja? Ale o co wam chodzi? Dobrze ci radzę. Nie każ mi powtarzać. Może powiecie mi wreszcie, w czym rzecz? Sprawdzałem, czy mówisz prawdę. Gdybyś to ty zadał te rany, miałbyś krew na całym ciele. Ale brudne masz tylko ręce, więc wszystko się zgadza. Kim wy właściwie jesteście? Wiedźminem. Aha, czyli myślicie, że tego człowieka zabił jakiś potwór? Zobaczmy. Noga złamana, ale przyczyną śmierci była rana. Mała, ale głęboka. Krawędzi gładkie. Albo po broni kłującej, albo po grubym pazurze, jak u Liwelny. Ciężko rozstrzygnąć. Dziwny ten jego napierśnik. Pokryty śniedzią. Powgniatany. Chyba zabytkowy. Handluje starzyzną, to się na tym znam. Tylko ciekawe, czemu go założył. Tego nam już raczej nie powie. Teraz trzeba tylko ustalić, skąd się tu wziął. Zakładam, że z tamtej willi. Ale muszę to sprawdzić. Bywaj. Dobra, to zadanie sobie zostawimy oczywiście w spokoju. Czekaj! Idę z tobą! Chyba żartujesz. To nie jest zabawa. Cokolwiek zabiło tego człowieka, jest niebezpieczne. I może się tu wciąż gdzieś czaić, więc na wszelki wypadek wolę się od was nie oddalać. Niech będzie. Trzymaj się blisko, mów cicho i niczego nie dotykaj. Rekonstrukcja, ja tego zadania na razie nie chcę. Panicznie uciekał, choć był ciężko ranny. Musiało go coś pod... Niech on sobie tam stoi. A my dalej kontynuujemy zadanie pogłos. Rekonstrukcja wymaga 30 poziomu, więc też dosyć wysoko. Szukamy tego Wichta. Tylko pytanie, czy to zadanie czasem nie zostanie anulowane. Sobie może zapiszę lepiej. Czasami wyskoczy nagle na ekranie misja. Zakończyła się niepowodzeniem. Dobra. O kurde, mglaki. Nie będę wzywał, się nie opłaca. Skąd to tyle tych blaków jest? Trzy sztuki blaków. O, kurde. Bargesty. Nigdy nic dobrego. Nowy przeciwnik. Shit. Bardzo ciekawa, mroczna lokacja. Lubię takie, naprawdę, jest mega. I te dzwoneczki. Dziwne. Mam wrażenie, że łyżki wystukują jakąś wiadomość. Jakby chciały mi coś powiedzieć. No może, ale ciężko się dowiedzieć co. Dobra,
Dobra, sprawdźmy ten budynek. Kurde, jaka lokacja, ja pierdziu. Nikt nie zasiądzie z tobą do stołu, nie ma łyżki, która cię nakarmi, już nigdy nie zechcesz spojrzeć na siebie w lustrze. To brzmi jak klątwa. Matko, i tego jest. Chyba ma obsesję na tym punkcie. Regis wspomniał coś o klątwie ciążącej na tym miejscu. To nie może być przypadek. Warto się tu rozejrzeć. Prawdziwy chlew. Muszę przetrząsnąć to miejsce i znaleźć ślinę Wichta. Ten Wicht jest prawdziwym kolekcjonerem. Ta łyżeczka jest misternie wykonana. Musi pochodzić z drogiej zastawy. Co to za dziennik? Podpalony. Poplamiony, przepraszam. Od kilku dni odczuwam dziwne zawroty głowy. Nigdy wcześniej nie przeżywałam czegoś takiego. Jak tak dalej pójdzie, to chociaż nie znoszę guseł i guślarzy, będę musiała iść do jakiegoś Będę musiała pójść do jakiejś zielarki. Biedna dziewczyna. Opisała, jak powoli przemienia się w potwora. Zaraza. Rozbite lustro. Jakby ktoś nie mógł znieść własnego odbicia. Może potworem jest autorka tego dziennika. Wszystko może być. Nie ma łyżki, która cię nakarmi. Ten, kto tu mieszka, potraktował to dosłownie. I chyba ciągle szuka właściwej łyżki. Zwyczajna łyżka. Stara. Łyżka klucz. Łyżka klucz. Misternie wykonana. I tasiemka z wiadomością. Prawdziwy kolekcjoner z tego Wichta. A to co tu jest, kurde? Szkielety. Ci ludzie raczej nie przyszli tu z własnej woli. Może to wszystko ma coś wspólnego z tą klątwą? Nikt nie zasiądzie z tobą do stołu. Zgadzałoby się. Na tej drewnianej łyżce ktoś wydrapał imię jakiejś kobiety. Romantyczne. Żadnych śladów po pazurach i kłach. Prawdopodobnie zginął od uduszenia. Czekajcie, bo tu jeszcze nie zbadałem dokładnie tych dwóch. Odgryzione prawe ramię. Wybite wszystkie zęby. Przed śmiercią ktoś go na siłę karmił. Skręcony kark. Boczne wgniecenie czaszki. Przed śmiercią został trafiony ciężkim przedmiotem w bok głowy. Zobaczmy tutaj jeszcze. Podziemia. To rzeczywiście wygląda jak leży Wichta. Dość nietypowe, ale jednak. Gdzieś tu musi być jego kocioł. Łyżka. Nic w niej niezwykłego. Oh shit. Jest kocioł, którego szukałem. Wicht niespecjalnie dbał o porządek. Stół, zastawa. Wicht, który tu mieszka, szykuje chyba jakąś ucztę. Wygląda na to, że ten, kto tu mieszka, rzeczywiście jest oburzony klątwą i rozpaczliwie próbuje ją zdjąć. Oj, 300 punktów. Ten Wicht jest prawdziwym kolekcjonerem. Padło na konto. Dobra, zobaczmy co tutaj... Niestety kocioł jest pusty. Co z tym kociołem? A Regis potrzebuje wywaru. Nie dostanie wywaru. Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zaszyć się w miejscu z widokiem na kocioł i poczekać na ślinianki oraz ich właściciela. Okej, zróbmy to. Zróbmy.
paskudny ten wicht. Uważaj. Spróbuj zdjąć kontwę. Chcę ci pomóc. Widziałem słowa klątwy na ścianach. Chyba wiem, jak ją zdjąć. Próbowałeś ściągać tu ludzi, żeby usiedli z tobą do stołu, prawda? Teraz ja będę twoim towarzyszem. Z własnej woli. Jeszcze tylko coś dla Remisa. A teraz zajmiemy się tym. Tylko niczego nie pomylić. Klątwa brzmiała: nikt nie zasiądzie z tobą do stołu, nie ma łyżki, która cię nakarmi. Już nigdy nie zechcesz spojrzeć na siebie w lustrze. A fuj. Coś tu nie gra. Może coś pominąłem. Wstanę teraz od stołu. Muszę jeszcze raz przeszukać dom. Siedź spokojnie, zaraz wrócę. Uspokój się. O kurde, chyba coś. Podejrzeń podziałało. Najadłem się paskudzki. Najmniej mam wywar dla Regisa. A wichta chodzi na to, że zatłukę wichta w jego własnej składnicy złomu. Koniec zabawy. Zaraza. Skrywiłem z tą klątwą. Ale przynajmniej Regis dostawiam, czego chciałem. 44 poziom. Ale coś to nie udało mi się zdjąć te klątwy. Nie wiem, czy przez to, że źle tam wybrałem opcje dialogowe. Ale tu łyżek, ja pierdziu. Ale fajne to z tymi łyżkami.
Genialny quest. Kurde, noc nastała. Łotka. No, co jest? Hej! Szkoda, że nie możemy pochodni przytrzymać. Bardzo ciekawa misja, naprawdę. Oj, źle skręciłeś, Wiedźminie. Aj, nie lubię takich sytuacji, jak się nasz bohater klinuje w tych drzewach. Jak tu ciemno. Dobra. Ajajajajaj. Rozumiem, że musimy wejść przez... A nie, może już przez drzwi uda się wejść. Okej. Okay. Gotujesz bulion z ręki swojego przyjaciela? Widzę, że humor ci się wyostrzył. Nie jesteśmy kanibalami. Pobrałem z ręki tylko fragment tkanki, który wystarczy do sporządzenia mikstury pogłosu. A co z resztą ręki? Spaliłem ją, tak jak nakazuje nasz kodeks. A właśnie, Kruk doniósł mi, że udało ci się zdobyć potrzebny składnik. Przydatne z nich stworzenia. Często korzystasz z ich pomocy? Staram się jej nie nadużywać. Jednak rzeczywiście czasem się przydaje. Teraz chciałem mieć pewność, że w razie, gdyby coś poszło nie tak, będę mógł szybko przybyć z odsieczą. Dzięki za troskę, ale jakoś sobie poradziłem. Długo ci zajmie dokończenie pogłosu? A, no i co z tym ostatnim składnikiem? Widzisz? Tu jest pewien problem. Otóż mikstura wymaga dodania krwi istoty z tego samego gatunku, co ta, której wspomnienia będzie przywoływać. To nie powinien być problem. Znam jednego wampira wyższego, który na pewno nam pomoże. Prawda, Regis? Rzecz w tym, że to nie jest takie proste. Podczas twojej nieobecności próbowałem znaleźć zamiennik, ale niestety obawiam się, że takowy nie istnieje. Nie rozumiem. Nie możemy po prostu pobrać trochę krwi od ciebie? Chodzi o krew w stanie pobudzenia. Jak zapewne wiesz, wampiry wyższe zmieniają swoją zewnętrzną powłokę. Wraz z ciałem zmienia nam się również skład chemiczny krwi. Krótko mówiąc, będę musiał się wprowadzić w stan silnego pobudzenia psychoruchowego, czy też krócej szaleństwa. A to będzie bardzo niebezpieczne, zarówno dla mnie, jak i dla ciebie. Trudno, bierzemy to. Niebezpieczne? Dlaczego? Przecież to jednak dalej będziesz ty. Ale będę w stanie wzburzenia, furii. Wiesz lepiej ode mnie, że furii nie da się kontrolować. Jeżeli widziałeś kiedyś rozszalałego wampira, to wiesz, że w niebezpieczeństwie będzie wszystko, co jest w jego zasięgu. Jak sobie z tym poradzimy? Wolałbym, żebyś się na mnie nie rzucał z pazurami. W takim razie jest nas dwóch. Ale nie obawiaj się, wszystko dokładnie obmyśliłem. Niebawem wprowadzę cię w szczegóły. No dobra, to co chcesz zrobić? Odwiedzimy starożytną posiadłość wampirów, te szamutna. Znajdziemy w niej podwieszane klatki. Wejdę do jednej z nich. A ty w tym czasie zwabisz potwory. Kiedy będę w klatce, będziesz je zabijał. To powinno zapewnić nam sporą ilość krwi. No na tyle dużą, by jej zapach doprowadził mnie do szaleństwa. Co to za miejsce? To też amutna.
Miejsce kaźni. Dawno temu, kiedy byliśmy tu jeszcze stosunkowo niedługo, żył wampir wyższy imieniem Khagmar, który tak rozsmakował się w ludzkiej krwi, że w ciągu jednej nocy potrafił wypić całą wioskę. To przysporzyło sporo kłopotów całemu naszemu rodowi. Ludzie bowiem, zmęczeni życiem w ciągłym strachu, zaczęli urządzać na nas polowania. Zatrudniali czarodziejów i wiedźminów, żeby nas tropili. Przecież i tak nie daliby rady was zabić. Ale byli męczący, jak wybacz porównanie, komary wiecznie brzęczące koło ucha. Pozostałe wampiry postanowiły, że trzeba coś z tym zrobić. Złapać Khagmara i ukarać. Wówczas w lochach Teshammutna powstało miejsce kaźni. Umieszczono tam klatkę ze specjalnego stopu srebra, dalwinitu i stali meteorytowej. Pochwycono Khagmara i zamknięto go w klatce. Siedział tam ponad 200 lat, nieraz wpadając przy tym w szał. Stąd wiem, że klatka raczej wytrzyma. No dobrze, nie ma co zwlekać. Prowadź do tego Teshammutna. Już, już. Jeszcze tylko jedno. Co to było? Krew. Kruk udzielił mi ostatniej przysługi. Zażyłem też sangurium, preparat, który wyczula zmysł węchu. Dzięki niemu będę czuł zapach krwi stokroć bardziej niż zwykle. Oszalałeś? Przecież jesteś po odwyku. Geralt, twoje oburzenie mi pochlebia, ale proszę, uspokój się. Nie miałem wyboru. Zresztą, klamka zapadła. Chodźmy do Teshammutna, bo już czuję, że jestem na lekkim rauszu. I zaczynasz mi zbyt dobrze pachnieć. No to co? Ruszajmy. Matko i córko. Kurczę, genialna ta misja, wam powiem. Teshammutna. Kto tą nazwę wymyślił? Rozumiem, że już jesteśmy na miejscu. Czemu wiedźmi tak chodzi, jakby był kolegą? Miejsce kaźni ofiar znajduje się pod ziemią. Jesteś pewien, że wiesz, co robisz? Mogę jedynie żywić taką nadzieję. Proszę, chodźmy. Im dłużej zwlekamy, tym mniej nad sobą panuje. Nie chciałbym zrobić ci krzywdy. Prowadź. A temu co się stało? Robota parszywców. Żerowisko muszą mieć całkiem niedaleko. Zgadza się. Mówiłem ci, że tu jest niebezpiecznie. Matko. Parszywce? Za tą ścianą znajduje się wampirzy loch. Ciekawe. Widziałem już naprawdę wiele, ale czegoś takiego jeszcze nigdy. To zawsze zaszczyt móc pokazać coś nowego takiemu wyjadaczowi jak ty. Pozwolisz, że otworzę? Jak to zrobiłeś? O, to stare zabezpieczenie przeciwko ewentualnym nieproszonym gościom. Drzwi otwiera mechanizm zwalniający, który reaguje z krwią wampira wyższego. Specjalne mechanizmy, wampirza twierdza. Tu są, musiało być kiedyś dla was ważnym miejscem. Wciąż jest. Podczas koniunkcji sfer tu otworzyła się brama z naszego świata. Ta kraina była pierwszą, którą ujrzeliśmy. Niedaleko, nie? Widzę, że niedaleko. Hodowla trzody ludzkiej? To na poważnie? Autor spędził wiele lat obserwując zachowania ludzi, których hodował i tak powstało to wątpliwe moralnie dzieło. To
złe miejsce. W powietrzu wisi śmierć. O wiele osób dokonało tu żywota. Zobaczmy ten pancerz, który... 230. Ciekawe, gdzie reszta elementów. Broń stalowa. 320 do 390. Premie szkół wiedźmińskich. Pierwsza premia została odblokowana. Zbierz więcej przedmiotów, aby uzyskać dostęp do kolejnych premii. Aha, ja się kurczę nie skupiłem na tym schemacie arcymistrzowskim. No cóż. Zapomniałem całkiem o tym. Glify wydrapane w skale. Kiedyś były pokryte krwią. Coś oznaczają? To są symbole. Wy byście to nazwali plemion, które... Okej, mamy kolejne schematy. Buty i chyba hełm? Całkiem fajny ten set. Tesza mutna. Rozeszły się po świecie po koniunkcji sfer. Moi przodkowie umieścili je tu, żeby przypominały, skąd się wywodzimy. Widzę, że zgromadziliście tu osobliwą biblioteczkę. Rzeczywiście. Ale ja nie brałem w tym udziału. A to? Co to za plemię? Garaszan. To moje plemię. Moje i Detlafa. My zostaliśmy tutaj. Cele? Kogo tu trzymano? Ach, to wielce niechlubna karta historii mojego ludu. Wolałbym nie przywoływać dawnych demonów. Co to za glif? To Amurun. Oni udali się za morze. Czekajcie, coś rzućmy w ogóle okiem na mapę, w którym miejscu jesteśmy. Tutaj, dobra. W sumie dość niedaleko. To? Co to za plemię? Garaszan. To moje plemię. Moje i Detlafa. My zostaliśmy tu. No, ma sobie rękawice. Cały set. Co oznacza ten symbol? To Det. To ci, którzy poszli na wschód, za góry Sinę. Dobra, bierzmy się za zadanie. Trzeba dokończyć to. Późno się robi. Wskakuj do klatki, panie. Urocze miejsce. Co tu robią te klatki? Mówiłeś, że trzymano tu tylko jednego wampira. A tak, widzisz, moi przodkowie nie byli zbyt humanitarni. Uznali, że najlepszą karą dla Kagmara będzie dręczenie go zapachem krwi, której nie będzie mógł skosztować. Dlatego trzymali tu również ludzi. Ludzi, z których upuszczali krew. Kagmar szalał z bunu i złości, a ludzie wykrwawiali się i umierali. Potraktowali ich jak bydło. Chciałbym zaprzeczyć, cofnąć czas, ale to niemożliwe. Mogę odczuwać jedynie wstyd za moich pobratymców. Nie obwiniaj się. Nie mogłeś nic zrobić. Bierzmy się do roboty. Racja. Przygotowałem przynętę. Rozłóż ją, proszę. Najlepiej przy wejściach do tuneli. Wtedy zapach najskuteczniej się rozniesie. Okej. Gdzie są te przynęty? O kurde, coś tego nie widzę. Czego tego nie mogę założyć?
dziwna sprawa. Umieść przynętę przy wejściach do tuneli, żeby potwory szybciej wyczuły zapach. Siarki mnie przechodzą, kiedy sobie pomyślę, skąd te tunele się tu wzięły. To była naturalna kolej rzeczy. Zapach śmierci przyciągał trupojady. Oj, sorki. Dobra. Bierzmy się do roboty. Czas trochę powalczyć. Trzy rozłożone. Została ostatnia. Myślisz, że to zadziała? Mam nadzieję. Mięso sypie tak, że czuć je chyba w Nowigradzie. No dobra. Przynęty rozłożone. Co teraz? Wejdę do klatki, a ty mnie skujesz. Stop, z którego jest zrobiona, blokuje przemianę we mgłę. Wydawało mi się, że nie będziesz chciał uciekać. Będę cierpiał i jedyne, o czym będę myślał, to żeby przestało mnie boleć. Wtedy nie ręczę za swoje czyny. Matko, co? Pośpieszmy się. Potwory zwietrzyły przynętę. Poza tym zaczyna mi się już kręcić w głowie. Od krwi? Ktoś, kto nie przeżył wampirzego łaknienia krwi, nie wie, co to jest pragnienie. O, cholera, ale akcja. Trochę tu ciemno, cholera. Może umówimy się na jakieś hasło? Wiesz, gdybyś czuł, że już nie dajesz rady. Co wtedy zrobisz? Nie wiem. Uspokoję cię jakoś. Hej, spokój, Geralt. Po prostu zrobimy to za sobą. O, Regi spoczył krew. O, shit. Trzymaj się, już cię opuszczam. Się udało. Musisz jeszcze wytrzymać. Za kilka godzin krew zaschnie i jej zapach nie będzie ci. Misja konkret. Zabiorę cię stąd. Mikstura. W tym stanie nie dasz rady jej przygotować. Pomogę ci. Oh.
Lepiej ci? Cóż, szczytową formą bym tego nie nazwał i zapewne nieco mi zajmie, nim dojdę do siebie, ale dziękuję, już lepiej. Nie powiedziałeś mi, że tak to będzie wyglądało. Nie ma o czym mówić. Jest o czym mówić, bo jakbym wiedział, że poddasz się takim torturom... To co byś zrobił? Znalazłbym Detlafa w inny sposób. Tyle, że ja nie chciałem żadnego innego sposobu. Nie pomyślałeś o tym? Nie, bo żadne rozumne stworzenie nie chce się narażać na taki ból. Pod tym względem niczym nie różnicie się od nas. Mówiłem ci, w ten sposób spłacam dług, rozumiesz? Wielki dług, który zaciągnąłem u Detlafa. Gdybym miał zrobić to jeszcze raz, nie zawahałbym się. Przygotowałem pogłos. Na pewno zrobiłeś wszystko wedle receptury. Nie pomieszałeś proporcji czasu ważenia. To ważne. Najmniejsza pomyłka, nawet Wiedźmina, może drogo kosztować. Spokojnie. Mam trochę wprawy w ważeniu eliksirów. No dobrze. W takim razie zaczynajmy. Wiedźmin się zamienia w wampira. Shit. Przepraszam. Ja tylko na szybko. Wepchnął się pan w kolejkę. Ależ panie hrabio, mam spotkanie. Zaraz raz. Proszę pana, pan był pierwszy. Proszę, pan usiądzie. Ten pan był tu pierwszy. Rusz się w tej chwili, bo pożałujesz. A, rozumiem. Nie wiedziałem, że to znajomy jaśnie pana hrabiego. Od razu widać, że to wampir. Wtedy kazałem mu zejść i ustąpić miejsca, żebyś widział, jaką miał minę. Nieźle mu daliśmy popalić, prawda, Detlafie? O kurczę, zbliża się godzina gameplaya. I wtedy moja matka, proszę sobie wyobrazić, uparła się, żebyśmy kupili ten młyn. Zabawne, prawda? No, ale przynajmniej teraz mam co opowiadać przyjaciołom. Wybacz mi. Co? Jasne. Czy to ma odrosła mu ta ręka? O, nareszcie się obudziłeś. Wierzgałeś jak jakieś zwierzę złapane w sidła. Zacząłem się obawiać, że jest po tobie.
Nie było to zbyt przyjemne, ale ważne, że się udało. Co zobaczyłeś? Zamordowanie Delacroix nie przyszło Detlaffowi łatwo. Wygląda na to, że się z nim zaprzyjaźnił. Mimo to go zabił, a ciało poćwiartował. Potem wpadł w furię i oderżnął sobie rękę, którą dokonał morderstwa. Bardzo interesujące. I zupełnie niepodobne do Detlaffa. Widziałeś coś jeszcze? Jakąś karteczkę tam była chyba. Widziałem sytuację, w której Delacroix bezinteresownie okazał Detlaffowi sympatię. To był chyba początek ich przyjaźni. Skąd ta niepewność w twoim głosie? Bo to nie było nic wielkiego. Zwykła, codzienna sytuacja. Przecież wizje miały być związane z silnymi emocjami. Widocznie w Detlaffie właśnie takie emocje wywołała. Zważ proszę, że później jednak dokonał mordu na Delacroix. Zabicie kogoś, kogo darzy się sympatią, nie może obejść się bez emocji u nikogo, nawet u wampira. Widziałeś coś jeszcze? Było coś, co pojawiło się w wizji dwukrotnie. Stoisko Pucybuta. Detlaff poznał tam Delacroix i wrócił w to samo miejsce po jego zamordowaniu. Osobliwe. Kram znajdował się chyba gdzieś w portowej części miasta, a sam Pucybut zachowywał się, jakby znał Detlaffa. To byłoby jeszcze bardziej osobliwe. Może warto porozmawiać z tym młodzieńcem, choć nie spodziewałbym się rewelacji. To nasz jedyny trop. Idę pogadać z dzieciakiem. Idziesz ze mną? Dołączę później, jeśli pozwolisz. Nie czuję się jeszcze na siłach, żeby stąd wychodzić. Rozumiem. W takim razie odpoczywaj. Wrócę, jak się czegoś dowiem. Okej, misja chyba dobiega końca. O kurczę, 100 punktów, 1000 punktów pada. Zadanie zakończone. No i drodzy, w tym momencie kończymy materiał. Dzięki za wspólną grę. Trzymajcie się, na razie.